Cześć, witajcie, ja jestem Nexo i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Na samym wstępie chcę wam przypomnieć o moim Instagramie Nexo przez 3U. Pierwszy link w opisie, wpadajcie. Oraz zostawcie łapkę w górę dla zasięgu. Także co, ja już się przedłużam i zapraszam was do oglądania. Wiele lat temu youtuber oglądał nagrody muzyczne w 2012 roku, gdy zauważył krótką, ale zauważalną zmianę w oczach i strukturze twarzy szczególnie jednego rapera. To zbliżenie u Lil Wayne'a pokazuje, że zdecydowanie nie miał soczewek kontaktowych, które pomogłyby mu zmienić kolor oczu. Ale w jednym momencie raper wygląda zupełnie inaczej, choćby tylko przez chwilę. Osobiście uważam, że ta teoria jest trochę przesadna, ale też interesująca. Myślałem, że potężne światła sceniczne mogłyby spowodować ten efekt, ale przyznam, że oglądanie klatka po klatce jest dość niepokojące. YouTuber o imieniu Spider Retag naprawdę nie wierzy w Bloody Mary i decyduje się podjąć wyzwanie lustrzane o 3 nad ranem. Obraca się 3 razy, wypowiadając jej imię. Zaraz potem upada. Spider Retag nie porusza się z ziemi przez ponad 1 pełną minutę. Kiedy w końcu znów wstaje, prawie nie wygląda tak jak wcześniej. Powoli się odwraca i wychodzi z pokoju. Wygląda tak, jakby lunatykował z zamkniętymi oczami. Jeśli jest to prawdziwe opętanie, jak długo tak pozostał i co się stało dalej? Easy busy, tell 3 words. Okay, first I gonna tell 3 words. If this not working, I have to spin 3 times, it should be alright. But remember, when everything gonna be perfect, you have to get out from the toilet and close this toilet, because evil gonna live here. It's mean I have to fuck off from here as soon as possible. Okay, let's start. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. You hear that? Okay, let's... It's look, nothing happening. I'm gonna spin 3 times and I'm gonna call it. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Ta dziewczyna słyszy głośne zamieszanie w pokoju swojej siostry i zaczyna się niepokoić. Kiedy idzie sprawdzić, co się dzieje, coś wielkiego uderza w ziemię po drugiej stronie. Wtedy drzwi do pokoju jej siostry wydają się same zamykać. Przestraszona dziewczyna stoi przez jakiś czas na zewnątrz pokoju i po prostu słucha. W końcu zbiera dość odwagi, by spróbować ponownie i otwiera drzwi. Jej siostra siedzi sztywno w łóżku i wpatruje się przed siebie. Jej pokój jest całkowicie zniszczony i nie reaguje ani nic nie mówi. Chociaż wydaje mi się, że ten film może być dowcipem. Hello?
hell is that? YouTuber o imieniu Copermaki mówi, że ostatnio słyszy dziwny śmiech wokół swojego domu, a jego siostra zachowuje się naprawdę nienaturalnie, więc chwyta aparat i zaczyna nagrywać. Nie trwa długo, aż jego siostra przestaje mówić i wpada w kolejny dziwny trans. Na chwilę wyrywa się z niego, trwa to około minutę, potem wraca. Tym razem budzi się i nic nie pamięta. Moim zdaniem musi to być jedna z trzech opcji. Wszystko jest udawane, albo są jakieś zaburzenia lub naprawdę jest opętana. Na podstawie tego, co widziałem, prawdopodobnie to tylko kwestia czasu, zanim coś takiego się powtórzy. Stop. Okay? Okay? It's enough. Stop. Okay, jeez. I'm not your sister anymore. What? I'm her. What? What do you mean? I'm oh my god. Her. Oh my god, I'm so starved. So snowy. Oh, here. Last day. Leo Stryjski twierdzi, że podczas kręcenia tych dwóch filmów opętała go demoniczna siła. Większość pierwszego nagrania pokazuje, jak wpatruje się w kamerę z obłąkanym, groźnym wyrazem twarzy, chodząc od pokoju do pokoju. Często filmuje, co się dzieje na zewnątrz i raczej wszystko jest tam w porządku. Kilka razy coś mówi. Jego głos jest szorstki i napięty. Wydaje mi się, że w tej części mówi coś w stylu wyjdź tutaj teraz, a następnie jest maniakalny śmiech. Znów wraca do okna, by poszukać czegoś, co tylko on może zobaczyć. Trudno powiedzieć, czy Leo sfałszował te filmy, czy naprawdę uważa, że jest opętany. Oba filmy mają tylko kilka wyświetleń i są bardzo długie, więc nie sądzę, żeby zrobił to dla uwagi. Kiedy Joe i Salvatore i jego przyjaciele dowiadują się, że cała ich okolica jest nawiedzona, idą na lokalny cmentarz i próbują coś nagrać. Naprawdę niewiele znajdują i ostatecznie wracają do domu. Jednak wydaje się, że coś znalazło ich i udało się przywiązać do jego przyjaciela o imieniu Roger. Teraz stoi nieruchomo, odwrócony do nich plecami, w ciemnym pokoju, a oni są zbyt przerażeni, aby zrobić coś więcej niż potajemnie zarejestrować odbicie w lustrze. Po chwili siada i przestaje się ruszać. Postanawiają więc zanieść go do pokoju. Nigdzie nie ma Rogera, przynajmniej nie na początku. Są kompletnie przerażeni, kiedy Roger wraca do pokoju. Zastanawiają się, co mogło się stać. Następnie Roger przychodzi i myśli, co się stało. Grupa czuje się w tej chwili niebezpieczna i nie ma innego wyjścia, jak wysłać Rogera na swoją drogę. W końcu Roger mówi, że żartował, ale nie jest jasne, czy to naprawdę miał na myśli, czy tylko zaprzecza. Roger, this isn't funny. What the bro? I can't. What the he's just fucking with us. Roger. Wait, turn the light on. What the Roger, what? Right now.
Roger. 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 Roger, what? What are you doing? All right, what? Roger. You were literally up in that f***ing thing. You need to get out. I'm so serious. Like, you need to get the f***. I just woke okay. up. Okay, just leave. I just woke no. up. What? Tell me you were just kidding. About what? Tell me you, no, literally, I'm not even kidding right now. Just please tell me you were just kidding. About what? Roger, I had to do today. I literally had so much to do. But you literally had to f*** all of us? About what? Okay. I'm sorry, I just wanted to get you back because of that other day. Oh, get me back? Yeah. Well, looks like I'm gonna be getting you back tonight. Nope. Okay. Także to by było na tyle, jeżeli film wam się spodobał, strzelcie łapkę w górę oraz jeżeli jesteście nowi, zasubskrybujcie ten kanał po więcej, myślę, że nawet fajnych filmów. Także co, ja nie zabieram wam już poranka, popołudnia czy też wieczoru, trzymajcie się na razie, cześć!